powszechne. Do wprowadzenia w życie tych ustaw potrzebny jest już tylko podpis prezydenta. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym jest na początku procesu legislacyjnego. Został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował 8 Dreamliner w barwach PLL LOT. Jest to ostatnia z zamówionych maszyn. Samolot przyleciał prosto z fabryki koło Seattle w Stanach Zjednoczonych. Rejs do Warszawy trwał 9 godzin. Nowa maszyna ma zwiększyć częstotliwość rejsów do Seulu oraz Tokio. Od sierpnia samolot będzie również na stałe wykonywał kursy z Warszawy do Newark. Poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, ocenia, że inwestycja wzmocni konkurencyjność PLL LOT. LOT dzisiaj konkuruje z największymi operatorami, przewoźnikami na rynkach lotnisk światowych. I zakup Dreamlinerów jest naprawdę, można powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, bo dzięki tym samolotom jesteśmy bardzo, bardzo konkurencyjni z innymi liniami lotniczymi. LOT po prostu przynosi zyski. Jeśli tylko dba się dobrze o narodową gospodarkę, o polskie firmy, właśnie tak jak robi to rząd pani premier Beaty Szydło, to i są efekty. I LOT jest naprawdę dobrym przykładem, jak można uzdrowić polskie przedsiębiorstwa. No a poprzednia ekipa nic nie robiła, tylko sprzedawała. W przyszłym roku LOT rozpocznie odbiór 4 większych Dreamlinerów. Pierwszy z nich przybędzie do Polski w kwietniu. W Toruniu trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs. W tym roku na scenie występują m.in. zespół Exodus 15, Siewcy Lednicy, Fish Electric, Lux Torpeda czy The Shepherd's Band. Idea i cel imprezy to poszukiwanie obszarów, w których młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu, jak wskazują organizatorzy, jest muzyka, w szczególności inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewangelii. Po 7 latach przerwy festiwal powraca z chrześcijańskim przesłaniem, wezwaniem do jedności i wspólnej modlitwy, podkreślił Wojciech Zaguła z SOS Music, organizator festiwalu. Fajnie, że doczekaliśmy się powrotu festiwalu Song of Songs. Rzeczywiście już pod kilku lat przymierzaliśmy się do powrotu tego festiwalu, bo zauważyliśmy po pierwsze ożywienie wiary wśród młodych ludzi, po drugie większe zainteresowanie muzyką chrześcijańską. Nowe zespoły, nowi artyści, dużo nowych, ciekawych zjawisk na polskiej scenie muzycznej, no ale widocznie Pan Bóg tak chciał, żeby to nie było w roku Światowych Dni Młodzieży, bo rzeczywiście wtedy uwaga wszystkich była skoncentrowana na Światowych Dniach Młodzieży. Mówiło się o Światowych Dniach Młodzieży, mówiło się o Krakowie, o tym, co się tam dzieje, ale myślę, że to nam dało taki zaczyn. Dzięki Światowym Dniom Młodzieży my dzisiaj powracamy. Powracamy z przesłaniem chrześcijańskim, z wezwaniem do jedności, do wspólnej modlitwy wszystkich chrześcijan. Song of Songs jest jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną muzykę chrześcijańską oraz solistów i zespołów z zagranicy. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1998 roku. Polskiej 201 przybyło 1, we Włocławku 160 przybyło 2, w Toruniu 182 w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Tczewie 322 ubyło 3. W poprzedniej wersji rządowego dekretu w tej sprawie wynosiła od 500 do 7500 euro. 99 przybyło 3, na Bugu we Włodawie 96 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej i wynosił w Raciborzu Miedomi 111 w ciągu ostatniej doby ubyło 9 cm wody, u Uściany Sykłockiej 254 w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Malczycach 63 ubyło 75, w Połęcku 89 przybyło 4. Stan wody Warto układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w dolnym biegu strefy. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne deszcze, lokalnie zwłaszcza na południu i wschodzie kraju burze. Temperatura od 18 do 22 stopni, w terenach podgórskich miejscami 16-17 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Uchodźcy, problem moralno-społeczny to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Czesia to moja siostra.
Mieczysław Chrzanowski, ocalony z rzezi wołyńskiej, w 2-letniej dziewczynce z pierwszej strony naszego dziennika rozpoznał swoją siostrę. Powrót Jastrzębia. Żegnamy podporucznika Leona Taraszkiewicza, wspaniałego dowódcę, bohatera podziemia niepodległościowego, który w sercu nosił miłość do Boga i Polski. Nasz magazyn w pułapce imigracji. Dlaczego rząd nie zachęca Polaków do powrotu do kraju, tylko masowo sprowadza Ukraińców? Z Łączki do Konkolewnicy. Jeszcze w tym roku poznamy kolejne imiona i nazwiska polskich bohaterów. W naszym dzienniku rozmowa z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Zawsze po stronie cywilizacji życia. Gdy wielu milczało, świętej pamięci profesor Michał Truszyński odważnie sprzeciwiał się zabijaniu dzieci poczętych. Wielkiego Polaka wspomina jego przyjaciel, profesor Bogdan Hazan. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy słuchacze, kochani Radia Maryja, zwracam się szczególnie do ludzi młodych, wybierających studia, do rodziców, dziadków, wychowawców, przyjaciół. Każdy z młodych, kto pragnie dobrego wykształcenia oraz dobrej formacji osobowości, kto kocha Polskę i pragnie jej, jak najlepsi Polacy, służyć Bożemu, zapraszamy na studia do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Nie ma u nas lewackiego kształcenia. Ciekawe, po jakich studiach jest Hanka Gronkiewicz, bo jeszcze niedługo to ją chwycą i już nie będzie miała wymówki, żeby latać ponad prawem. Ciekawe, absolwentką jakiej uczelni jest Hanka Gronkiewicz w Polsce. No bardzo ciekawe. Społeczna, specjalności kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Politologia. Teraz wszędzie proszę, proszę Państwa, o imię i nazwisko w internecie. Ja nawet już nie podaję, bo za dużo tego jest, tej inwigilacji. Bóg jak chcesz łaskę dać, to się jeszcze raz zaloguj, ale jeszcze inaczej, przez imię i nazwisko. No to więc kolejne oszustwo, kolejne oszustwo, z kolei w ogóle. Marketing polityczny, polityka społeczna i ludnościowa. Kulturoznawstwa, specjalności, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyserie oraz nowość, uwaga, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc nowość, krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. Nowością też jest informatyka medialna. Ten kierunek jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej, CMS i sieci komputerowe. Wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relations i marketing dziennikarski. Niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona. Studia inżynierskie, informatyka, specjalności, grafika komputerowa, techniki multimedialne. Studia drugiego stopnia, magisterskie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecam, bo potrzeba dobrych polityków, specjalności, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 pod numerem telefonu.
telefonów to Runia, więc 56 610 7200. 56 610 7200. Możecie Państwo też popatrzeć na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wsksim.pl. Szukajcie Państwo więcej informacji, przekazujcie dalej. Właśnie młodzież jest przyszłością. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre wykształcenie, ale i dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień, a wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze, ale to zależy od każdego z nas. Zapraszam. 13 minut po 13 przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa, zapraszam na aktualności dnia. Albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, spytają dzieci, kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas. Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Niewierkę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę tą? Tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Naszym gościem jest sędzia Trybunału Stanu, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski. Witam serdecznie, panie sędzio, szczęść Boże. Witam ojca, witam znakomitych naszych z rodziny Maryja słuchaczy. Szczęść Boże. Panie sędzio, oczywiście o reformach wymiaru sprawiedliwości chciałbym dzisiaj mówić. Już przez Senat przeszły nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Te ustawy już były nazwane przez opozycję końcem demokracji w Polsce. Później pojawiła się jeszcze jedna ustawa o Sądzie Najwyższym i to już jest totalny koniec kolejny już demokracji w Polsce. Proszę powiedzieć, co wywołuje tak silne emocje w tej reformie sądownictwa, która przecież zapowiadana była i jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Ludzie, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, doskonale wiedzą, że reforma sądownictwa to była jedna z reform zapowiadanych w programie. Spełnienie oczekiwań reformy, pozytywnej reformy, zapowiadanej reformy wymiaru sprawiedliwości wybranej w głosowaniu przez większość w ostatnich wyborach rodzi opór ogromny tych, którzy pretendowali do tego, żeby tylko oni mogli narzucać treść funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i oni tylko byli kadrą, która w sposób autorytarny i autorytatywny przesądza o tym, co jest dobre, co jest złe, co jest słuszne i co jest zgodne z konstytucją. A nadto są to ludzie, którzy pełnymi garściami czerpali z funduszy publicznych, z naszych funduszy i to wydaje mi się w sposób dysproporcjonalny w stosunku do charakteru i zakresu pracy, który wkładali w swoje obowiązki. A obowiązki te były krytykowane i budziły i sposób ich realizacji w ramach
ramach wymiaru sprawiedliwości budził uzasadnioną krytykę społeczną. Stąd korekta jest niezbędna. Ważne jest tylko, aby odbywała się ona w zakresie legalnym, w zakresie, który nie tylko dopuszcza, ale nakazuje konstytucja. I tutaj używa się argumentów przeniewierczych, demagogicznych, autorytarnie narzucając oceny, które nie odpowiadają rzeczywistości ze strony tej całej grupy kontestującej i zwalczającej wszystko, co niesie w dziedzinie i państwa, i prawa dobra zmiana. Panie sędzio, jakie te zmiany są w związku z tym? Dlaczego takie rozbudzanie emocji wokół wymiaru sprawiedliwości? No bo jednoczą się opozycyjne kluby parlamentarne, przynajmniej te totalne, razem z Nowoczesną. Tutaj ugrupowania takie jak uliczne, jak Obywatele RP czy KOD również organizują manifestacje. Wzywa się jutro do tego, żeby ludzie przyszli manifestować przed Sejmem. Nie wiadomo, czym to się skończy, no bo skala wzbudzania emocji jest coraz większa. Z drugiej strony już zagranica mówi, jesteśmy gotowi pomagać opozycji totalnej w tym wszystkim. Sędzia, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zaczyna biegać po studiach telewizyjnych, również włączając się w bieżącą debatę publiczną. Sędziowie organizują zgromadzenie ogólne. Zaprzyjaźnione media również wzywają do Majdanu i do puczu. Czym to się wszystko skończy? Trzeba reagować spokojnie, rzeczowo i tak jak dotąd w sposób miłosierny, pełen wyrozumiałości. To wydaje mi się jest jeszcze jedna rozpaczliwa próba obalenia siły wybranych dzisiaj władz i ich decyzji i sposobu funkcjonowania po objęciu rządów przez prawicę. Zjednoczono prawicę, chrześcijańską prawicę, obalenia siło tej władzy, która została wybrana i temu służy pełne anarchizowanie dzisiaj życia i w fałszywym świetle przedstawianie i skarżenie się na zagranicę, na demokracji. Tymczasem jest to rozpasanie i wydaje mi się, że tu demokracja pokazuje i tolerancja, którą przejawiają aktualne władze, pokazuje swoją z jednej strony siłę, ale z drugiej strony gdzieś domagamy się już reakcji na to wyważonej materialnych skutków, przynajmniej odpowiedzialności za to, co robi ta opozycja. A jest to wybryki są, wybryki interesów, opozycji. Interesów, które zostały naruszone, a które nie zostały wzruszone jeszcze zarówno tej kadry z okresu PRL-u, jak i okrągłego stołu, jak i sprzężonych okrągłostołowej i wyselekcjonowanej Solidarności, którzy świetnie ulokowali się w nowym systemie i pełnymi garściami czerpali wszystkie profity ze sprawowania władzy, każdej władzy, i wykonawczej, i ustawodawczej, i sądowniczej. Stąd jest problem, dla mnie jest problem przede wszystkim jako przywiązanego do praworządności, do rzeczywistej praworządności, a nie interesownej w myśl starego hasła jeszcze od rewolucji francuskiej, że demokracja jest dobra dla tych, co myślą tak jak my, ale należy w sposób bezwzględny niszczyć tych, którzy z demokracji korzystają, nie reprezentując tylko i wyłącznie jedynie słusznych naszych poglądów. Panie sędzio, co jakiś czas mowa jest o końcu demokracji. No koniec ma to do siebie, że jest końcem. Tymczasem tych końców już co chwilę opozycja obwołuje koniec demokracji. Teraz obwołuje koniec trójpodziału władzy. Na czym ten trójpodział władzy polega i o czym mówił Montesquieu, gdy mówił o trójpodziale władzy? Montesquieu powoływał się zresztą, tak jak i Jean-Jacques Rousseau, na przykład demokracji polskiej. I wszystkie studia nad podziałem władz zaczynały się zresztą od analizy demokracji szlacheckiej, jeszcze stanowej, i tych umów społecznych, przywilejów, które obywatele zyskiwali najpierw przez stan szlachecki, a
ten podział władz polega na tym, że każda władza ma określony konstytucyjnie zakres, do którego inna władza w zakresie, w którym nie jest upoważniona, nie może się mieszać. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą? Mhm. Władza sądownicza to nie jest administracja sądami, to nie są kodeksy i procedury, bo do tego jest władza ustawodawcza i władza wykonawcza w zakresie administrowania sądami, funkcjonowania prezesów, funkcjonowania budynku, utrzymania, kształtowania budżetu, który zresztą proponuje władza sądownicza w postaci ta wykonawcza, mylnie nazywana władzą sądowniczą wtedy, kiedy nie wykonuje jej na sali sądowej sędzia. W konkretnych orzeczeniach i w sposobie wziąć, orzekania buntowała, tam, żeby pod Sejm gdzie stan buntowała, faktyczny wymaga rozstrzygnięcia sądowego tak. Wyrokiem. To są prymitywne odruchy, prymitywny ten cały bunt. Natomiast my mylnie uważamy za władzę sądowniczą, jednocześnie prezesów, jednocześnie tych, którzy administrują budynkami sądowymi. A więc wyszło sedło z wora, wyszło i o Wałęsie i na Wałęsie broniła przecież to głupia baba. Tego, jak ona ma funkcjonować, w jakich strukturach, z jakim porządkiem administracyjnym, a także ukryte w zakresie jakich procedur pretensje, podlega walki o konstytucji, o kłamstwo. Nie wolno. Interpretacji zasady podziału władz podlega władzy ustawodawczej, czyli reprezentacji narodu, bo powtórz, nie jest tak, że władza sądownicza jest niezależna od woli narodu i od władzy ustawodawczej. Chociaż takie zdania na zgromadzeniu sędziów padały, że suwerenem nie są wyborcy. I za wszystkich. Suwerenem jest naród poprzez wyborców i ich reprezentanci. Jeżeli reprezentowany jest, oczywiście pogląd może być różny reprezentowany, ale nie odpowiada on rzeczywistości systemu prawa, który u nas obowiązuje i obowiązuje w ramach podziału władz. Nie mamy państwa sędziów, tylko mamy państwo narodu polskiego i organów przez ten naród powołane. Tymczasem w tej chwili usiłuje się tymi proporcjami zachwiać w interesie tych, którzy nazywają siebie kasto, ludźmi lepszymi, mądrzejszymi. No to przypomina trochę, bardzo daleka jest jednak kwestia, chcieliby ci ludzie pełnić rolę taką jak z kasty kapłańskiej niejako, która narzuca to, co jest dobre, to, co jest złe w dziedzinie etyki też. No sędzia, dobry sędzia ma większą władzę niż prezes sądu, niż Sąd Najwyższy, niż cały skład, bo każdy sędzia tak naprawdę jest powołany do tego, żeby tam, gdzie jest stan faktyczny, który podlega jego osądowi, dać mu rozwiązanie prawne, nie tylko polega z litery prawa, ale z ducha prawa, z zasad prawa. Człowiek mamy inteligentny to ustąpi, człowiek przy orzekaniu, przy politycznym zaangażowaniu, a Ham będzie się błagował, generalne będzie. Orzekają dwa razy w tej samej sprawie. Albo Ham, albo Żydostwo, to i tak na jednym mózgu jadą, prawda? W przypadku pani Sawickiej, dlatego że im się nie podoba prawo, mimo że legalnie było określone, że popełniła i to w sposób zawiniony drastycznie przestępstwo korupcji. W takim zakresie jednocześnie sędziowie bardzo często odwołując się do zewnętrznych swojej interpretacji konstytucji, swoich praw, łamią ogólnie funkcjonujące, etyczne i powszechnie w zakresie międzyczasowym obowiązujące reguły funkcjonowania systemu prawnego. No tutaj jest niewątpliwie ogromny zakres niezawisłości, niezależności sędziego wtedy, kiedy znajduje się na sali sądowej i wtedy, kiedy orzeka. I tu nie można na niego wpływać. No, ale są i sędziowie, którzy pełnią patologię osobistą, bądź mają uwarunkowania
które wskazują, że oni sami nie zachowują niezawisłości i niezależności. Wszelkie próby oczyszczania z takich sędziów polskiego wymiaru sprawiedliwości po okrągłym stole spełzły na niczym. Ja jestem jednym z współautorów nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, w której to po zaaprobowaniu takiej decyzji przez same gremia dyscyplinarne sędziowskich korporacji w dwuinstancyjnym postępowaniu sądowym i pod kontrolą prezydenta dopuszczaliśmy pozbawianie prawa wykonywania zawodu, czyli wykonywania władzy sędziowskiej, sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości. Z tym, że to nie jest jakieś subiektywne uznanie, bo każdy, kto jest niezadowolony z wyroku, mógłby taki zarzut stawiać, ale byłoby to sprawdzane przez samą korporację sędziowską w dwóch instancjach i później przez normalny sąd i później przez prezydenta. No ale takich sędziów mieliśmy mnóstwo. I zamiast tego ówczesny Trybunał politycznie również opiniowany uznał, że w ogóle rozważanie pozbawiania prawa wykonywania zawodu sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadzie niezawisłości, samo w sobie narusza zasadę niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. No, do takiej obrony doszło po okrągłym stole i to doszło na początku lat 90. w próbie uzdrowienia i weryfikacji jakichkolwiek sędziów, którzy przecież orzekali w stanie wojennym i orzekali na zasadzie łamiącej powszechne reguły funkcjonowania prawa. Ja przypomnę, że szczególnie do tej reformy, którą w tej chwili mamy, zostałem przekonany wtedy, kiedy Sąd Najwyższy w 2007 roku wydał uchwałę nakazującą w postępowaniach dyscyplinarnych nie czynić zarzutu i nie karać sędziów, którzy w stanie wojennym skazywali za przestępstwa, które jeszcze przestępstwami nie były w chwili popełnienia czynu, czyli za kontynuowanie działalności związkowej wtedy, kiedy jeszcze dekret o stanie wojennym w zakresie prawa karnego nie stał się obowiązującym prawem. No było to jawne naruszenie podstawowych obowiązków, za co sędziowie powinni być pozbawieni prawa wykonywania zawodu. No ale asekuracja Sądu Najwyższego ówczesna, ta uchwała obowiązywała przez 3 lata. Dopiero Janusz Kochanowski, świętej pamięci, który zginął w Smoleńsku, jako rzecznik praw obywatelskich zaskarżył go do Trybunału Konstytucyjnego i dopiero wtedy Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można takiej uchwały tolerować jako praworządnej. Ale taką uchwałą przez wiele lat i nie spowodując żadnej korekty ani autokrytycyzmu kierował Sąd Najwyższy do wszystkich sędziów. W związku z tym to pokazało, dla mnie przynajmniej osobiście, z jakim Sądem Najwyższym i z jaką narzucaną interpretacją godzącą w niezawisłość sędziowską każdego sędziego mamy do czynienia, jeżeli chodzi o działalność Sądu Najwyższego. Jako byłem wówczas senatorem, za każdym razem wstydziłem ówczesnego prezesa, który składał sprawozdanie przed Senatem z działalności Sądu Najwyższego, prezesa Gardockiego, wstydziłem, jak to jest możliwe, żeby w demokratycznym państwie odwoływać się do możliwości skazywania za czyny, które nie były przestępstwem w chwili ich popełnienia. Panie sędzio, proponuję, byśmy przez chwilkę posłuchali fragmentów rozmowy pani Małgorzaty Gersdorf. Ona opisuje sytuację wzorem Andrzeja Rzeplińskiego, zaczyna chodzić po studiach telewizyjnych, włączając się w tę debatę, była w RMF-ie. Posłuchajmy, co mówiła, opisując sytuację. I tutaj wyciągnięcie jednego postępowania dyscyplinarnego, które trwało bardzo długo, nie oznacza, że były niewłaściwie prowadzone postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Ja ze swojej praktyki sędziego już Sądu Najwyższego oceniam, że sędziowie dla siebie są bardzo ostrzy w ocenach i te postępowania dyscyplinarne są wszczynane nawet ze względu na opóźnienie w pisaniu uzasadnień. Kiedy wiadomo, że sędziowie są bardzo obciążeni tą
pracą, ponieważ bardzo dużo orzekają. Więc nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że te postępowania toczyły się zbyt długo. Sędziowie nie stanowią korporacji, są bardzo indywidualistycznie nastawieni nawet i nie ma u nich takiego koleżeńskiego traktowania drugiego sędziego. Nie lubią, jeżeli ktoś przeniewierzy się etyce sędziowskiej i właśnie ścigają. To jest moja ocena tego, co zauważyłam, będąc sędzią Sądu Najwyższego. Czyli sędziowie obciążeni, sędziowie znakomicie etycznie się zachowujący, sędziowie, którzy absolutnie ręka ręki nie myje, wręcz przeciwnie, nawet ścigają się wzajemnie. Żyjemy chyba w równoległych rzeczywistościach. Tak, ta wypowiedź stanowi celowe chyba zatajenie tej uchwały Sądu Najwyższego, o której mówiłem, która jest haniebna moim zdaniem dla państwa prawnego. No i przemilcza cały szereg bardzo takich korporacyjnie solidarnościowych, nawet często podświadomie stosowanych stronniczych ocen. Wydaje mi się, że jedno z ważniejszych reform, rozwiązań tej reformy jest to powołanie izby i proponowanie powołania izby dyscyplinarnej. Ja postuluję to jeszcze od czasów sprawowania kadencji w Senacie. Przez wiele lat i przez wiele kadencji, żeby postępowanie dyscyplinarne, zarówno jeżeli chodzi o sędziów, adwokatów, prokuratorów, notariuszy, w drugiej instancji toczyło się poza tymi środowiskami, poza tymi korporacjami. No ale ono powinno się toczyć oczywiście w sądzie najwyższym. Więc taka izba będzie niezbędna, ale tam rzeczywiście sędziów trzeba dobrać na szczególnych zasadach, o czym ma decydować władza ustawodawcza, bo tak mówi konstytucja. I wydaje się, mam zresztą szczególne upoważnienie do tego, bo zaczynając karierę adwokacką byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej, a już jako senator w jednej z kadencji, nie było przeszkód, byłem zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej od kasacji. I zetknąłem się bezpośrednio z różnymi kazusami. I o ile w wielu orzeczeniach może i mieć rację, jeśli chodzi o konkretne kazusy, pani prezes sędzia Gersdorf, o tyle przypadki skrajne, odmienne też się zdarzają. A ta uchwała, o której mówię, nie może pozostać bez reakcji, jeżeli chodzi o reformę funkcjonowania i składu Sądu Najwyższego. Pani prezes właśnie mówi nawet o tym, że ma żal do mediów, również do mediów, jak powiedziała, sprzyjającym sądownictwu. To takie ciekawe określenie, które zostało w wywiadzie wskazane. Mianowicie, że z przypadków robi się filozofia, tymczasem ona mówi ogólnie i ma pretensje o to, że na jednym poziomie traktuje się przypadki, a równocześnie ogólny stan sądownictwa, jaki ona opisuje, że to są nieuprawnione, że to jest nieuprawnione porównanie, a jednym z głównych zarzutów jest także powołanie tej izby dyscyplinarnej w tym kształcie, o której pan sędzia powiedział. To jest jeden z ważniejszych postulatów dla mnie przynajmniej z wewnątrz tego środowiska do zrealizowania w stosunku mojej uwagi dotyczą tego, ale proszę pamiętać, że jeżeli mamy nawet beczkę miodu, to łyżka strasznego dziegciu może zmienić charakter całej beczki miodu. Ta uchwała pokazuje chorobę, trąd, o której mówiłem, która toczy Sąd Najwyższy.
No jest hańbą i twierdzę, jest hańbą i obrona tej uchwały o nieodpowiedzialności sędziów za to, że łamią podstawowe zasady sprawiedliwości. I godzą. I to mówię z całą odpowiedzialnością w konstytucję, bo sędziowie nie są dla siebie, nie są, żeby zarabiać pieniądze na sądzeniu, ale są dlatego, żeby realizować przepis konstytucji główny, który mówi, że każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpoznania sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd i do sprawiedliwego. Jeszcze raz powiadam, wiele tych orzeczeń jest wolontarystycznych, sobie pańskich. Sędziowie mają poczucie tego, że tylko w toku instancyjnym odpowiadają sami przed sobą, a korporacja ich oczywiście wyznaje słuszne zasady, ale to tak samo jest z tymi słusznymi zasadami, jak kot broni demokracji przed demokracją. Tak samo sędziowie, mając bardzo słuszne zasady i tak jak to jest pewna hipokryzja, nie dostrzegają tego, że wśród tych słusznych zasad praktyka potwierdza, że je naruszają. I wydaje się, że pierwsza rzecz, te zmiany, żeby zreasumować, są zmianami, które są konstytucyjne. I to stwierdzam też jako jeden z współtwórców tej konstytucji, mimo że w sumie przeciwko niej głosowałem z innych względów, ale cały szereg jest elementów włożonych tam z obywatelskiego projektu konstytucji Solidarności Ugrupowań Centroprawicowych, gdzie prowadziłem ten dział wymiaru sprawiedliwości i organizacji kontrolnych w rozwiązaniach konstytucyjnych. Treść zmian z kolei, no treść zmian też odpowiada w konstytucji. Być może trzeba by było zmienić konstytucję, ale to właśnie ten twór porozumienie, z którego pochodzi dzisiejsza totalna negująca życia, czyli FLD, Unia Wolności, PSL i Stronnictwo Pracy, ulokowało w konstytucji przepis, który mówi, to jest artykuł 180 ustęp 5, który mówi wyraźnie, expressis verbis, że można wtedy, kiedy się reorganizuje, czy zmienia się ustawę o sądownictwie, posłać sędziów w stan spoczynku albo ich przenieść gdzie indziej do innych sądów, oczywiście zachowując uposażenie, czyli to, żeby materialnie na tym nie stracili, a są dożywotnio sędziami, bo to jest gwarancja. Jednocześnie konstytucja wyraźnie mówi, że ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa i sposób wyboru, to jest konstytucja mówi, jej członków określa ustawa, czyli każdorazowa nadrzędność narodu reprezentowanego we władzy ustawodawczej. To samo, jeżeli dotyczy wszystkich innych sądów. No i nie zapominajmy, że samo mianowanie sędziów jest pod kontrolą, przede wszystkim mianuje prezydent, a tylko te poszczególne organy proponuje. Więc jeżeli dzisiaj mówi się, że będzie większa reprezentatywność, no nie będą wysuwać posłowie w Sejmie, mówi się, że politycznie kandydatów do tej wybieralnej części Krajowej Rady Sądownictwa, która nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, tylko kontroli tej niezawisłości, nie będą wysuwać politycy, tylko będą wysuwać same sądy. I z tych kandydatów z kolei, tak samo jak prezydent mianuje, tak samo będą wybierać posłowie i senatorowie, to nie tylko tej kadencji, ale w ogóle z tych, których sami desygnują sędziowie, tylko już nie prezesi, nie ta wierzchnia warstwa sędziów, którzy uprawiają teraz politykę, tylko sędziowie szeregowi, sądy rejonowe, czyli będziemy mieli większe spektrum kandydatów, bardziej demokratycznych, a prezydent ma później prawo jednocześnie selekcjonować, kto jest sędzią na wniosek tej Krajowej Rady Sądownictwa. I tak się zdarzało. Proszę sobie przypomnieć, jakie straszne larum już się podniosło, bo podnosi się larum na każdą zmianę w tej chwili, bo neguje się w ogóle funkcjonowanie prawa i państwa po tych wyborach. Jest totalna destrukcja, więc nie dziwmy się, czy to będą ważne rzeczy, czy to będą małe rzeczy. To będzie za każdym razem ten krzyk, histeria, że wszystko łamie demokrację, bo nie ci, którzy rządzą
nie ci rządzą, którzy powinni rządzić zdaniem tych, którzy stawiają dzisiaj opór. Ale konstytucja wyraźnie odsyła to do tej reprezentacji narodowej władzy ustawodawczej. I tak wygląda dzisiaj równowaga i podział władz. Bardzo dziękuję pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Z panem Bogiem. Rzeź, tak jak tu masz. Po co to wrzeszczeć pod Sejmem, jak masz tu o mądrości?